Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na live z okazji nowego roku numerologicznego dla poszczególnych wibracji młodych dusz, a konkretnie dla wibracji numerologicznej 1, 3 i 5. Dobry wieczór. Cześć, kochani. Jak się czujecie? Jak się macie? Jak Wasz wieczór mija? Jak tydzień się rozpoczął? Dobry wieczór! Witam wszystkie wibracje numerologiczne, a szczególnie 1, 3 i 5. Dobry wieczór! Cześć, Agnieszko! Witam Cię jako pierwszą. Piszcie, kochani, jaką wibracją jesteście i skąd jesteście oczywiście. Chwilkę będę pozdrawiać. Cześć, Madziu! Jak się czujecie, kochani? Dobry wieczór. Cześć, Agatko. Witam wszystkie wibracje numerologiczne, ale przede wszystkim młode dusze 1, 3 i 5. To dla Was właśnie dzisiaj ten live, kochani. Zaczynamy serię live'ów dla poszczególnych wibracji numerologicznych. Dobry wieczór. Piszcie, kochani, jaką wibracją jesteście i skąd jesteście. Udostępniamy oczywiście, bo konkurs oczywiście się właśnie w tym momencie rozpoczyna. Miło Was widzieć ponownie, kochani. Co za muza? Później napiszę, kochani. Nie zdążyłam napisać w opisie. Ósemka w czwartek prawdopodobnie, kochani. Jest informacja na stronie. Dobry wieczór. Cześć, kochani. Cześć, Monika. Dzisiaj w kolorkach, aby rozjaśnić troszeczkę energię jedynek, trójek i piątek, bo łatwo nie będzie, łatwo nie będzie. Kochani, dobry wieczór. Pięć zawsze ze mną, Kraków, cudownie, pozdrawiam Cię, Madziu. Kraków, miasto królów, moje kochane miasto cudowne, studenckie. Miło Was widzieć. Cześć, Sebastian. Dobrze, kochani, piszcie swoją wibrację numerologiczną oraz miejscowość, z której mnie właśnie oglądacie. Jak to policzyć, kochani? Udostępniłam dzisiaj post, ale za chwileczkę powiem. Ale czekam, aż się zbierzecie i czekam, aby nas po prostu było więcej chwilę. Pozdrawiam. Niemcy oczywiście, trójeczki, jedyneczki, piąteczki. Kochani, udostępniamy, ponieważ osoby, które udostępnią, biorą udział w konkursie do wygrania oczywiście rozkład osobisty dla Was. Kasiu, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze chwilkę czekam i zaczynamy. Katowice, pozdrawiam oczywiście. Fajnie Was widzieć, kochani. Już za chwileczkę, już za parę minut będziemy pytać, z jaką energią wchodzisz w nowy rok numerologiczny. Fajnie, kochani. Piąteczka z Kolonii, pozdrawiam serdecznie. Fajnie, dużo Was piąteczek. No bo piątki zazwyczaj za granicą. Witam Polskę, witam emigrację. Fajnie, fajnie Was widzieć, kochani. Aniu, serdeczne życzenia dla Twojego syna. Pozdrawiam serdecznie. Marta, pozdrawiam z Dubaju. Cudownie, cudownie. Mieszkasz tam, czy jesteś na wakacjach? Kochani, udostępniamy oczywiście. Puśćcie tym, którzy interesują się numerologią, ale nie tylko. Oczywiście konkurs trwa do niedzieli, kochani. Zaczynamy od jedynek, potem trójki, potem piątki, kochani. Tarnów, pozdrawiam. Fajnie. Sebastian, Ciebie też miło widzieć, jak zawsze. Dużo tu Polski widzę, kochani. Fajnie, fajnie, kochani. Miło Was widzieć. Z jaką energią wchodzisz w nowy rok numerologiczny, droga jedynko, trójka i piątko? Zaraz się dowiemy, kochani. Piszcie, skąd jesteście, jaką wibracją jesteście, kochani.
Jeżeli są osoby, które interesują się numerologią i zamierzają być od początku do końca podczas tego live, proszę pomóżcie innym policzyć ich wibrację numerologiczną, ponieważ dziś nie ma moderatora, kochani, więc proszę, abyście sobie wzajemnie pomagali. Jeżeli są osoby, które jeszcze nie wiedzą, jaką tutaj wibracją numerologiczną jesteście z drogi życia, to bardzo proszę sobie pomagajcie. Ojejku, Sebastian, rozpaczliwy komentarz widzę. We mnie zawsze nadzieja, ale nie wiem, czy dziś takie cudowne informacje będą dla Was. Zobaczymy. Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam na transmisję z okazji nowego roku numerologicznego dla poszczególnych wibracji numerologicznych, a konkretnie dzisiaj dla jedynek, dla trójek i dla piątek. Młodych dusz, mówi się w numerologii. Kochani, jak policzyć swoją wibrację numerologiczną? Należy dodać wszystkie cyfry w swojej dacie urodzenia do siebie. Na końcu wyjdzie Ci tutaj dwucyfrowa liczba i redukujesz ją do jednej, chyba że wychodzi Ci 11, 22, 33, 44. Każdy z nas przychodzi z pewną wibracją numerologiczną na ten świat materialny. Każdy z nas ma pewne przeznaczenie i drogę swojego życia. Jeżeli nie idziemy zgodnie z drogą przeznaczenia, którą dusza nasza wybrała, to jesteśmy nieszczęśliwi i los nas nawraca na właściwą drogę poprzez trudne sytuacje w życiu. Każdy z nas ma inne przeznaczenie i inną drogę życia. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o tym, co przyniesie Tobie przełom roku 2021, roku 2022, a konkretnie weszliśmy wszyscy w nowy rok numerologiczny od 7 września 2021, konkretnie od godziny 2:52 do 25 września 2022 roku do godziny 23:54 znajdujemy się w nowym roku numerologicznym 6. Dla nas wszystkich, tak? Ponieważ rok 2022 to numer 6 w numerologii. Ponadto, kochani, każdy z nas wszedł w nowy rok osobisty, czyli jeżeli jesteś piątką i dodasz 6, to wychodzi Ci 11, czyli dwójka, czyli wchodzisz w rok osobisty 2. Jeżeli jesteś jedynką i do szóstki dodasz jedynkę, wychodzi Ci 7. Jeżeli jesteś trójką i do trójki dodasz szóstkę, wychodzi Ci 9. Kochani, każdy z nas przechodzi cykl 9 lat i każdy z nas dostanie w życiu to samo, tylko w innym czasie. Najważniejsze jest, abyś wiedziała, jaką drogą przeznaczenia idziesz swojego życia. Jeżeli będziesz się buntować tej drodze, to niestety będziesz dostawać po dupie. Także jeżeli po prostu często, każdego dnia właściwie pytacie mnie, dlaczego jest teraz tak, dlaczego jestem nieszczęśliwa, chciałabym teraz budować dom albo założyć rodzinę. W każdym czasie są różne energie, kochani, więc jeden rok sprzyja na rodzinę, inny rok sprzyja na karierę. A jeżeli idziemy pod prąd, to niestety będziemy nieszczęśliwi. Także warto posłuchać, czemu ten rok Tobie sprzyja, a czemu nie sprzyja. Czwóreczki, kochani, zapraszam w środę, tak? Kochani, będziemy pytać przede wszystkim, z jaką energią wchodzisz w nowy rok numerologiczny. Zapytamy o zdrowie, o dom, o pracę, o pieniądze, uczucia, rada, ostrzeżenia, przewodnik duchowy, który będzie Cię prowadził w tym roku. Zapytamy też aniołów o radę, ale też tutaj rada w uczuciach, kochani. Jeżeli chodzi o numerologię, pamiętacie Pitagorasa, na pewno twierdzenie Pitagorasa, każdy z nas pamięta. Numerologia pitagorejska właśnie mówi o tym, że każda liczba ma swoją wibrację, wyzwala po prostu pewne drgania tutaj
I wszechświat, w tym ludzie i otoczenie jest zbudowane z atomów, oczywiście, i wirujących liczb. W numerologii po prostu z numerami się nie dyskutuje, także jest kilo ziemniaków, albo liczba 100, czy 5, czy 10 i tutaj nie ma dyskusji, tak? Także z numerologią się nie dyskutuje. Tak jak z matematyką, tak, kochani? Numer określony jest już i tego nic nie zmieni, kochani. Dzięki za serduszka, udostępniamy. Jeżeli możecie, oczywiście przypominam, że podczas tych live'ów z okazji nowego roku numerologicznego, kochani, osoba, która udostępni tutaj w dużej ilości te live'y do niedzieli, bierze udział w konkursie do wygrania rozkład dla Ciebie na indywidualny, na nowy rok numerologiczny. Kochani, przypominam, że aby określić Twoją wibrację numerologiczną, dodajesz wszystkie cyfry Twojej daty urodzenia do siebie. Także i dzień, i miesiąc, i rok. I na końcu redukujesz liczbę do jednej. Kochani, poza tym mówi się bardzo, bardzo dużo teraz o nowoczesnej numerologii. Co to oznacza? Czyli przychodzisz z jakąś wibracją numerologiczną na ten świat, konkretnie określa ją Twoja data urodzenia, ale po urodzeniu, po przyjściu na ten świat tutaj materialny, dostajemy tak zwany PESEL, tak? Czyli Matrix, system. Pierdala Cię po prostu w pewne ramy, za przeproszeniem. Czyli na przykład rodzisz się ósemką, gdzie jest Tobie przeznaczona władza, pieniądze i wpływy. A z PESEL-u, kiedy dodasz wszystkie cyfry do siebie, wychodzi Ci 9. Więc jako dusza starasz się osiągać sukcesy, mieć pieniądze i być osobą wpływową, a 9 określa, że prawdopodobnie zbankrutujesz, czyli PESEL twój, czyli system, kierat określa, wpierdziela cię po prostu w system bankructwa, tak? Bo 9 jest zaprzeczeniem jakby 8 w numerologii. To jest taki przykład, kochani. No ale dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądać dla poszczególnych wibracji. Na początku opowiem, jakie energie będą tutaj towarzyszyć Wam, młodym duszom, czyli jedynkom, trójką i piątką. Następnie zajrzymy w kartę, jakie energie będą Wam sprzyjać, a jakie nie. Często, kiedy rozmawiam z Wami online czy też na żywo, mówicie mi, że dzień dobry, jestem jedynką, bykiem, albo jestem trójeczką, wodnikiem. To nie wystarcza, kochani, dlatego że do rozmowy o numerologii potrzebna jest cała data urodzenia. Ważne jest tak naprawdę wszystko, i rok, i miesiąc, i dzień, kochani. No dobrze, to tyle gwoli wstępu i zaczynamy tutaj od jedyneczek. Ujawnijcie się, drogie jedyneczki. Jedynka wchodzi w rok 7, tak? Będzie to ciężki rok, od razu mówię, drogie jedyneczki. Wszystkie wibracje numerologiczne, które dzisiaj omawiamy, będą mieć dosyć trudny rok numerologiczny. Pełen wyzwań, można powiedzieć. Przepraszam, kochani. Nie dzwońcie do mnie teraz, nie piszcie. Więc kochani, przede wszystkim jedynki, silni, liderzy, wreszcie w tym roku zmądrzejecie, można powiedzieć, tak? Wchodzicie w rok 7. Wbrew pozorom 7 wcale nie jest taką cudowną, fantastyczną liczbą. Rok osobisty 7 mówi o rozstaniach, mówi o samotności, mówi o izolacji, ale mówi też o mądrości. Także w tym roku 7 możesz czuć się samotny, samotna, mogą Cię zawodzić przyjaciele, natomiast nie rozpaczaj tak bardzo za tymi, którzy odchodzą od Ciebie, bo jeżeli po prostu zawodzą Cię przyjaciele, odchodzą, ktoś odejdzie od Ciebie, to znaczy, że ta osoba spełniła już rolę w Twoim życiu. Rok 7 jest fantastyczny na poszukiwanie mądrości. Natomiast mądrości przede wszystkim w sobie, drogie jedyneczki.
Także jedyneczki, pokażcie się i ujawnijcie, pisząc mi jeden oczywiście. Także rok 7 jest właśnie bardzo dobry na rozwój, na naukę, na to, aby budowała się w Was głęboka struktura duchowa. Te zasady, droga jedynko, które przyjdą do Ciebie podczas tego roku numerologicznego, zostaną z Tobą już na zawsze. Natomiast będzie to rok bardzo powolny, rok numerologiczny, czyli od września do września, od wrześniowego nowiu księżyca do wrześniowego nowiu księżyca. Siódemka mówi przede wszystkim o duchowości, więc fantastyczny czas, drogie jedyneczki, na zapisanie się na przykład na studia, na podwyższanie kwalifikacji, ale też rok, który będzie wymuszał na Was przebaczenie, tak? Czyli przebaczam sobie, przebaczam innym ludziom. Cierpliwość niezwykle konieczna. Jedynki nie za bardzo są cierpliwymi osobami, więc może to być dość mocno trudny dla Was rok. Będziecie też potrzebować spotykania bratniej duszy, kogoś, kto na przykład będzie dzielił Wasze pasje, Wasze marzenia, ale może to być dosyć trudne. Nie jest to dobry rok na wchodzenie w nowe relacje. Jest to fajny rok na poznawanie ludzi, mądrych ludzi wokół siebie, ale nie na wchodzenie w relacje. Na pewno nie na zawiązywanie małżeństwa czy kupowanie domu. W siódemce nie rozpoczyna się, w siódemce próbuje się zakończyć stare sprawy. I uwaga, jeżeli coś bądź ktoś od Was odchodzi, drogie jedynki, w tym roku numerologicznym, nie trzymajcie się tego kurczowo, bo jeżeli będziecie się trzymać kurczowo, to za 2 lata w dziewiątce tak pierdolnie, że się nie pozbieracie, za przeproszeniem. Także tutaj po prostu brać na klatę to, co los po prostu Wam przynosi, nie walczyć na siłę. Pamiętajcie też, że w roku 7, drogie jedyneczki, nie wolno uganiać się za kasą, bo im bardziej będziesz uganiał się za kasą, tym mniej tych pieniędzy będziesz miała. W roku 7, drogie jedyneczki, w które tutaj wchodzicie, weszłyście już, może też spotkać Was awans, także tutaj osoby, które długo pracowały nad awansem, starały się, w tym roku może przyjść nagroda. Natomiast nagroda w postaci docenienia tutaj zawodowego, a niekoniecznie finansowego. Tak to tutaj wygląda. Staniecie się bardziej, drogie jedyneczki, wrażliwsi na sztukę, z pewnością, ale też przez ostatnie 6 lat jedynki mocno skupiały się na materii, mocno latałyście za kasą, no co mam tutaj powiedzieć. Natomiast w tym roku przestaną być dobra materialne dla Was ważne. Będzie ważna struktura duchowa przede wszystkim. Także można powiedzieć, że młode dusze jedynki po prostu zmądrzeją w tym roku. Uznanie z pewnością może nastąpić. Jeżeli chodzi o uczucia, może nastąpić zerwanie zaręczyn, czy rozwód, czy decyzja o separacji, czy rozstaniu. Także z kolei nie jest, tak jak mówię, dobry to czas dla jedynek na poszukiwanie partnera. Oczywiście bądź jakichś przygód miłosnych. Natomiast ciekawych ludzi z pewnością będziecie spotykać. Jeżeli chodzi o zdrowie, drogie jedyneczki, warto zadbać w tym roku o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Przede wszystkim będziecie podatne na choroby układu nerwowego oraz układ trawienny. Także o to przede wszystkim zadbać. Kochani, no i dobrze, będziemy pytać przede wszystkim, czy są jedyneczki, czy jedynki są tutaj gotowe. Zobaczymy, co karty na to wszystko Wam powiedzą tutaj, co się będzie działo u jedynek.
Pamiętajcie też, że ten dokładnie czas, teraz wrzesień, październik, listopad, grudzień, dokładnie tutaj pokażę Tobie, droga jedynko, trójka i piątko, jaki będziesz miała cały rok 2022. Także tutaj końcówka tego roku kalendarzowego jest próbką, a tutaj tego, co może wydarzyć się w 2022, kochani. No i dobrze, kochani, pytamy się, drogie jedyneczki, czy jesteście, kochani? Jedynki to bardzo często moi klienci, jedynki często dzwonią do wróżki z ciekawości, natomiast i tak nie słuchają rad wróżki, bo robią to, co uważają, także czasem często się zastanawiam, po co jedynka dzwoni do wróżki, czasami mam uczucie straconego czasu, bo ciekawość po prostu wasza jest no niezwykła, i tak nie słuchacie wróżek, także, no ale dobra, zobaczymy, może ktoś posłucha, także... Zobaczymy. Drogie jedynki, z jaką energią wchodzicie w nowy rok, tutaj numerologiczny 2021-2022? Energia koła fortuny. Koło fortuny mówi o tym, że tak naprawdę może być chaos w Twoim życiu, czyli jak na kole fortuny, raz 100, raz 300, raz 10, raz 0. Także los będzie po prostu narzucał Tobie to, co się tutaj wydarzy. Z pewnością będą to zmiany przełomowe u Ciebie. Weszłaś w rok rozstaniowy, więc to, co Tobie nie służy, z pewnością odejdzie. Ale też może tutaj możecie liczyć na tutaj pomoc losu odnośnie gier liczbowych, bo koło fortuny mówi o jakimś tutaj fajnych, wygranych od losu. Także gry liczbowe, kasyna, zdrabki, wszelkie inne loterie czy konkursy, jak najbardziej tak. Ale wielka niewiadoma, koło fortuny mówi zawsze o wielkiej niewiadomej. Także tak, Asiu, trójka, czyli w tym roku 9. Wracamy do tutaj jedyneczek, kochani. Koło fortuny też mówi o tym, aby zadbać przede wszystkim o brzuszek, o układ trawienny, trzustka śledziona, tutaj wszelkie drogi żółciowe po prostu zgaga, także o te sprawy jak najbardziej tak. Wiąże się oczywiście to też z układem nerwowym. Kochani, zobaczymy, co tutaj się będzie działo w zdrowiu, w domu, w pracy, w pieniądzach, w uczuciach. Rada i ostrzeżenia dla tutaj jedynek. Zosia mówi, że nie wie, jak ma liczyć. Kochana, dodajesz wszystkie cyfry swojej daty urodzenia do siebie i redukujesz na końcu do jednej. W numerologii mamy liczb od 1 do 9, plus najczęstsze 4 mistrzowskie, to jest 11, 22, 33, 44. Wracamy do jedynek, kochani. Jakie zdrowie u jedyneczek? Zdrowie, dom, praca, pieniądze, uczucia, rada i ostrzeżenia. Drogie jedyneczki, jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, bardziej będziecie się martwić o zdrowie innych osób niż swoje, ale też będziecie martwić się bardziej o zdrowie swoich dzieci, a nie swoje. Natomiast uwaga na wszelkie stany zapalne w organizmie. Uwaga też na układ krwionośny, krew, serce, żyły, drogie jedynki. Generalnie energia będziecie się czuć młodymi osobami, nie tak bardzo przygnębione, zdrowotnie, o tym tutaj mówię, ale przede wszystkim witalność młodego człowieka w Was bardzo, ale uwaga na układ trawienny, na układ krwionośny i wszelkie stany zapalne. Jeżeli chodzi o dom, o sytuację Waszą w domu, to będziecie po prostu ciągle niezdecydowane. Możecie musieć dokonać wyborów jakichś trudnych tutaj i nie będziecie mogli się zdecydować, czyli na przykład przeprowadzać się czy nie przeprowadzać, wynajmować czy kupować mieszkanie. Także tutaj też jakieś dwie osoby
w waszym domu, czy to współlokatorzy, czy to wasi domownicy, będziecie musieli się po prostu liczyć ze zdaniem tych osób w domu. Też to są osoby spod znaku barana, lwa i strzelca, także warto tutaj brać pod uwagę zdanie tych osób. Ponadto niektóre jedynki mogą zamieszkać z kimś w tym roku, natomiast to może być krótkotrwałe, także nie na całe życie. Jeżeli chodzi o pracę, ciężko. Mamy 9 mieczy, także jeśli chodzi o karierę, o pracę, bardzo trudny czas przed Wami. Możecie czuć się w izolacji, albo możecie czuć, że co znowu za przeproszeniem jebnie, co znowu. Także miecz nad głową, także dużo, dużo problemów w pracy. Jak tego uniknąć? Przede wszystkim wszystko brać na logikę, drogie jedyneczki. Starać się nie używać emocji. Także trudny czas zawodowy przed Wami. Niektóre jedneczki mogą nawet tutaj doznać w tym roku wypalenia zawodowego. Także mówię cały czas, kochani, o jedyneczkach na ten moment. Jedynki natomiast, które chcą podwyższać swoje kwalifikacje, uczyć się czegoś, albo pracodawca narzuca Wam kurs, albo masz swój biznes i chcesz się czegoś douczyć, to dla Was ten czas bardzo dobry na podwyższanie kwalifikacji, na naukę, na zdobywanie nowej wiedzy. Natomiast jakichś wielkich sukcesów zawodowych nie oczekujcie. Trzeba się po prostu jeszcze postarać i energia zwyczajnie ku temu nie sprzyja. Jeżeli chodzi o pieniądze, bo praca pracą, ale a pieniądze można mieć i nie mieć pracy, a można mieć pracę i nie mieć pieniędzy. Więc niestety tutaj jest ciągle walka o pieniądze, dwa miecze, gdzie przy tym macie zasłonięte mocno oczy. Także albo toksyczne rozmowy z partnerami w waszych związkach i kłótnie o pieniądze, czy kłótnie o majątki również, ale też szarpanina w pracy czy w biznesie właśnie o pieniądze, kochani. Także trudny czas zawodowy i finansowy bardzo dla Was. I tak jak powiedziałam na wstępie, jedyneczki, lepiej będzie nie skupiać się na pieniądzach, tylko na rozwoju duchowym, na podwyższaniu kwalifikacji, a nie lataniu za pieniędzmi, bo pieniądze same w sobie w tym roku po prostu nie będą sprzyjać. Jeżeli chodzi o uczucia z kolei, będzie gorąco, także tutaj dla niektórych jedynek, dla niektórych kobiet jedynek, istotny mężczyzna, brunet, ciemne oczy, bądź też blondyn łysy raczej, osoba bez włosów, przepraszam, jasne oczy, pojawi się w Twoim życiu. I kto jest ktoś z trygonu ognia, czyli może się ważna osoba w Twoim życiu uczuciowym spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Także gorąco w uczuciach pomimo roku rozstaniowego, choć też może ktoś tutaj dokuczyć w Twoim życiu, czy to kobieta, partnerka, czy to mężczyzna, może dokuczyć mocno swoją zazdrością. Dzięki za serduszka, kochani. Czwórka będzie w środę, Moniko. No i dobrze, kochani, jeżeli chodzi jeszcze o jedyneczki, jeżeli chodzi o charakterystykę w ogóle jedynki, to inna będzie jedynka właśnie z 10, inna będzie jedynka z 28, a inna też będzie jedynka z 37. Także w numerologii dokładnie każda cyfra w dacie urodzenia ma znaczenie. Idziemy do uczuć, kochani, także nadal. Także ogniście w uczuciach, na szczęście. Zawodowo, finansowo i zdrowotnie trochę trudno, ale przynajmniej w uczuciach gorąco. Także pozdrawiam Irlandię oczywiście. Karta Rada. Dobry czas na podróże. Masz w karcie Rady kartę Świat. Niektóre jedyneczki, jeżeli myślą o zmianie kraju bądź wyjazd, myślisz o wyjeździe za granicę do pracy,
fantastyczny czas, czyli zostawiam coś za sobą, odchodzi coś ode mnie raz na zawsze i idę nową drogą. Śmiało, jedyneczki, możecie liczyć na obcokrajowców, a też poddaj się, idź po prostu z prądem, droga jedyneczko, temu, co jest Tobie przeznaczone przede wszystkim. Także otwórz się po prostu na swoje przeznaczenie. Dobry czas na przeprowadzki, na wyjazdy zagraniczne, ale też na spełnianie marzeń o jakiejś podróży egzotycznej, na przykład na inny kontynent. Karta rada, możesz śmiało zaufać osobie spod znaku koziorożca w tym roku numerologicznym, ale też zaprzyjaźnij się z Saturnem, z planetą Saturn, droga jedyneczko, także zgłębij wiedzę Saturna, to jest srogi nauczyciel karmy. Otwórz się też na tą karmę, droga jedyneczko, i po prostu odrabiaj lekcje karmiczne. Pamiętajcie, kochani, że jeżeli chodzi o karmę, o przeznaczenie, to trzeba brać lekcje do siebie i odcinać się tutaj jak najszybciej. Ostrzeżenie macie przede wszystkim przed spadkiem sił waszych witalnych oraz psychicznych. Także widzimy tutaj faceta pełzającego po lesie, jeszcze ma na dodatek 10 belek na plecach. Także uwaga, najtrudniejszy miesiąc tego roku to będzie dla was październik. Także to będzie takie tąpnięcie, a później się już przyzwyczajicie do tej trudnej energii. Także dosyć trudny czas dla was. Ale zapytamy jeszcze tutaj aniołów, co podpowiedzą wam, drogie jedynki, w tym trudnym czasie dla was. Pamiętajcie też, że w tym roku siódemki należy rozstawać się z ludźmi, z sytuacjami, czy też z rzeczami, z przedmiotami bez żalu. Także, bo jeżeli będziecie kurczowo się czegoś trzymać, to no, walnie za 2 lata tak konkretnie, że się nie pozbieracie. Także trudny, powolny, trochę smutny rok, ale zapytamy jeszcze, co energie aniołów chcą wam powiedzieć i poradzić na ten nowy rok numerologiczny. Na pewno jedyneczki, młode dusze, to są takie młode dusze jak nastolatek, można by było określić tą duszę, na pewno zmądrzejecie mocno, tak? Także struktura duchowa mocno tutaj się rozwinie. W tym też roku nie musicie poszukiwać przewodników duchowych, bo wszystkie odpowiedzi znajdziecie w sobie, bo wy po prostu będziecie bardzo mądrzy, ale to pod koniec roku. Pytamy aniołów, co dla was? Znajdź czas podczas tego trudnego dla ciebie roku, który nadchodzi, na zabawę. Tak? Także imprezować, starać się podwyższać swoje wibracje poprzez imprezy, czy też odłożyć na chwilę po prostu pracę i trudności, nie zajmować się tylko problemami, drogie jedynki, ale też dbać o czas na zabawę, śmiech i wesołość po to, aby po prostu mieć więcej wigoru i aby wracać do pracy, do nauki ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. Pamiętajcie, że jest czas na pracę i czas na zabawę, drogie jedyneczki. Także pamiętać w tym roku o zabawie, o rozrywce, bardzo, bardzo ważne. Kochani, i pytamy jeszcze aniołów, co poradzą w uczuciach dla was na ten tutaj rok numerologiczny. W tym roku numerologicznym, drogie jedynki, trzeba będzie rozróżnić miłość od uzależnienia. Być może w waszych związkach przeważają uzależnienia. To mogą być używki, to mogą być, nie wiem, internet, porno, czy wszystko może być uzależnieniem tak naprawdę, czy jedzenie, coś, co może psuć wasz związek. Uwaga też na uzależnienia emocjonalne, czyli warto tutaj rozróżnić miłość od uzależnień, tylko no i zapytać siebie, czy to jest miłość, czy kochanie. Natomiast single, jedynki, którzy poszukujecie dopiero drugiej połówki, uwaga na uzależnionych, uwaga też na toksyczne osoby,
No, na psychopatki, na psychopatów tutaj. Także jeżeli widzicie, że ktoś ma z czymś problem, lepiej dla Was w to nie wchodzić. Także tak jak wcześniej powiedziałam, uwaga na nowe związki, poznawać ludzi, wchodzić w przyjaźnie, ale nie w relacje takie stałe, kochani. Także uwaga na te uczucia. I przewodnik duchowy, pomimo tego, że tak jak wcześniej powiedziałam, nie będziecie potrzebować zbyt wielu przewodników duchowych, nie będziecie musiały tutaj Łukasz mówi, że zna jedną psychopatkę, tylko jedną. Także myślałam, że więcej. Także tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o Waszego przewodnika duchowego na ten rok, to jest Budda. Także zgłębcie, drogie jedyneczki, poczytajcie chociaż trochę o nauce Buddy. Rozmyślaj, mówi Tobie Budda. Kup sobie symbol Buddy, bądź poproś, bo najszczęśliwszy symbol Buddy to jest ten, gdzie przyniosą Ci do domu przyjaciele, sąsiedzi, bądź ktokolwiek, kto dobrze Tobie życzy. Budda szczupły oczywiście. Mówi Tobie o medytacji, mówi o zgłębieniu Twojego życia, o rozmyślaniu nad życiem. Przede wszystkim poczytaj o nauce Buddy. Budda przede wszystkim jego, wiecie, że drogą było wyjście przede wszystkim z cierpienia. On Tobie pomoże i te nauki, a może trzeba odwiedzić świątynię buddyjską w tym nowym roku numerologicznym, droga jedynko. Wszystkiego cudownego dla Was, drogie jedyneczki. Trzymajcie się mocno i mądrości przede wszystkim dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy do trójek, kochani. Trójeczki. Czy są trójeczki wesołe? Trójeczki, kochani, ujawnijcie się i będziemy pytać, co u Was na ten rok. Dla trójek jeszcze trudniej niż dla jedynek, także dosyć trudna droga tego roku przed Wami, bo kończycie cykl 9 lat. Każdy z nas przechodzi cykl cykl 9 lat i trójeczki wchodzą w rok osobisty 9, także bardzo, bardzo trudny przed Wami rok, zresztą pewnie już to od 7 odczuwacie. Dziewiątka niestety to cierpienie, dziewiątka to rozstanie i dziewiątka to koniec cyklu. Dla wielu z Was, drogie trójki, będzie to koniec trudnych ostatnich 9 lat, a dla innych będzie to niestety proszę jedyneczki, pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz, także trójeczki, dla Was koniec cyklu, dla niektórych rozpoczęcie całkiem nowych to znaczy tak, dobra, jeszcze raz. Dla niektórych trójek będzie koniec cyklu złych lat, a dla innych trójek koniec cyklu dobrych lat. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście zapraszam Was na rozkłady indywidualne, bo wtedy dokładnie określimy, jaką stratę możesz przeżyć dla Ciebie indywidualnie. Dlatego, że droga trójko, na pewno w roku 9 czeka Ciebie strata. Strata uczuciowa, bądź materialna, bądź zdrowotna, finansowa, bądź zawodowa. Czyli mówiąc wprost i kolokwialnie, coś jebnie, za przeproszeniem, ale tak musi być. Pocieszę Was, że każdy z nas to ma, tylko każdy w innym czasie. I oczywiście zapytam, jakiej straty możesz się, droga trójko, tutaj spodziewać w tym roku numerologicznym. Trójeczki przede wszystkim zawsze wesołe, zawsze uśmiechnięte, tak zwane katalizatory, bo trójka jest katalizatorem, dopasowuje się do jak kameleon po prostu do środowiska. A przeznaczeniu Waszej drogi życia macie przede wszystkim sukcesy zawodowe, adrenalinę i wielozwiązkowość.
Natomiast no nie ukrywam, że ten rok po prostu no dawam w dupę i to konkretnie, także lepiej się nastawić na te trudności, niż po prostu być mocno zaskoczonym. Z pewnością ten rok nauczy Was pokory, kochani. Także inna jest trójeczka z 30, inna z 21 i inna z 12. Ja wiem, że trójeczki wesołe zawsze mogą pomyśleć, co ta wróżka tam pierdoli, tak, niejakie cierpienie i tak dalej. Kochani, uwierzcie, to nie mam tutaj intencji, aby Was straszyć, tylko weźcie sobie rady i ostrzeżenia do siebie. Czwórki coś mogą o tym powiedzieć i 22, bo właśnie skończyły rok dziewiąty. Rok dziewiąty jest zawsze bardzo, bardzo trudny dla wszystkich. Także, tak jak mówię, każdy z nas otrzyma to samo, tylko każdy w innym czasie. Zadaniem trójek w tym roku jest przede wszystkim zakończyć stare sprawy w Waszym życiu. Czyli dokładnie mówiąc, posprzątać w swoim życiu. Zaczynając przede wszystkim od rzeczy, którymi się otaczacie, przedmiotów, czyli pozbyć się zbędnych rzeczy, starych ciuchów, starych rzeczy, sprzedać, oddać, wyrzucić na przykład. Także i pozbyć się, nie wiem, przejrzeć znajomych na Facebooku, których macie, pozbyć się osób, które nie są Wam potrzebne do niczego, ale też przemyśleć swoje związki, przemyśleć tutaj zawodowe swoje życie, czy jesteście szczęśliwi, czy na pewno chcecie iść tą drogą. Z pewnością trójki w tym roku będą miały dość takiego życia, jak teraz prowadzą. Natomiast dobrze by było otworzyć się na że tak powiem, na czyszczenie starych spraw, dokończenie starych spraw, bo jeżeli Wy tego nie zrobicie, to los w sposób drastyczny zrobi to za Was. Także, drogie trójeczki, w tej dziewiątce, ja powiem, na co jest dobra dziewiątka, a na co nie. Na pewno w tym roku nic nie rozpoczynać. Czyli jeżeli chcesz wziąć ślub, to już Ci gwarantuję, że się rozstaniesz za parę lat. Jeżeli chcesz kupić dom, otworzyć firmę, czy też po prostu robić coś materialnego, masz nowe pomysły, to z pewnością nie w dziewiątce. Poczekaj. Także poczekaj rok czasu najlepiej. Także nie rozpoczynać. Zadaniem Twoim jest kończyć. Jeżeli, droga trójeczko, przypomnisz sobie, że wisisz komuś kasę, nie wiem, 20 euro za obiad, czy po prostu masz jakieś długi u kogoś, radzę Ci oddać w tym roku. Jeżeli po prostu, nie wiem, będziesz sprzątać i znajdziesz ciuch koleżanki, czy książkę jakiegoś kolegi, oddaj, wyślij, po prostu pozbądź się i posprzątaj stare sprawy. Aby nie przenosić do nowego cyklu Twoich długów energetycznych. Także kończ cykl po prostu i nie rozpoczynaj niczego nowego. Skup się na kończeniu, a nie na rozpoczynaniu. Chyba że chodzi Ci o jakieś krótkie biznesy, o krótkie związki. Jeżeli będziesz brać pod uwagę króciutkie romanse, króciutkie związki, krótkoterminowe biznesy, to tak, ale jeżeli chcesz coś zaplanować na dłuższy czas, to nie polecam Ci robić tego w dziewiątce. Dziewiątka jest zerwaniem przede wszystkim tutaj z przeszłością. Oczywiście jednocześnie będziecie bardzo, bardzo kochliwi, drogie trójeczki, i będziecie potrzebować bardzo dużo miłości i atencji od otoczenia. Natomiast i potrzeba po prostu, aby Was kochano, ale unikać też tutaj w tym roku podpisywania ważnych dokumentów, zaangażowania uczuciowego i nie rozpoczynać nowej pracy i biznesu. Także nie polecam, drogie trójeczki. Dużo w tym roku będzie odgrywało rolę przeznaczenie, czyli to, co się będzie działo tak naprawdę każdego dnia w Twoim życiu, droga trójko, będzie w wielu przypadkach
działało poza Twoją wolą. Ponadto wyszliście z roku karmicznego, jeżeli nie odpracowaliście karmy albo zmarnowaliście relację, która trwała do 7 września, możecie oberwać. Także ciężki, najcięższy rok dla trójek tutaj. Także niektóre trójki mogą podejmować decyzję o rozwodzie, o rozstaniu, o zerwaniu tutaj zaręczyn. Równocześnie będziecie chciały prowadzić bogate życie tutaj towarzyskie. Niektóre trójki też będą chciały realizować się na scenie, na po prostu w szerszym gronie. Ale droga trójeczko, w tym roku nie bój się tutaj, nie bój się rozstań i nie bój się pożegnań. Zamknij drzwi absolutnie za tym, do czego już nie chcesz wracać, czego już masz dosyć. Także jeżeli utknąłeś, droga trójko, w związku, gdzie nie ma już, gdzie motyle już zdechły po prostu, gdzie po prostu nie ma tutaj miłości, to jest fantastyczny czas na odzyskanie wolności, absolutnie. Jeżeli jest też praca, która Cię przygniata, która po prostu Cię niszczy, gdzie Ty się po prostu nie rozwijasz, to też jest dobry czas na odejście tutaj od tego, co Tobie nie służy. Jeżeli będziecie gdzieś tam latać po i szukać romansów, z pewnością te przygody Wasze nie przerodzą się w tutaj w trwałe uczucie, ale też należy zadbać o zdrowie, bo możecie być odporni mniej na infekcje, natomiast wykorzystywać, drogie trójeczki, naturalne metody leczenia, a nie faszerować się lekami. Chcę jeszcze Wam powiedzieć, że dziewiątka właśnie jest fantastyczna na kontakty międzynarodowe, na kontakty z obcokrajowcami, na podróż życia, czyli na przykład marzysz o tym, aby zobaczyć Tybet, czy zobaczyć Dubaj, czy zobaczyć po prostu coś egzotycznego, co nie robią wszyscy, to jak najbardziej taka podróż marzeń może Ci się udać. Fantastyczny czas dla Was na planowanie, na robienie projektów, ale nie wdrażanie ich w życie, tak? Także też, drogie trójeczki, nawiązujcie międzynarodowe kontakty, czy to w biznesach Waszych, czy w pracy, czy w kontaktach osobistych, dlatego że obcokrajowcy w późniejszych latach i te kontakty, które teraz nabędziecie, przydadzą się Wam w przyszłości mocno. Ponadto, trójeczki, dla kogo dobry ten czas? Może tak, jeżeli pracujesz na co dzień z cierpieniem drugiego człowieka, czyli tak jak ja, na przykład jestem ezoterykiem i na co dzień pracuję z cierpieniem ludzi, czy też jesteś psychologiem, czy też, cześć Emilia, czy piszesz książkę, czy bierzesz jakąś tutaj muzę i wenę z cierpienia, to jak najbardziej dla takich osób, które zajmują się cierpieniem drugiego człowieka czy zwierząt, to rok dziewiąty będzie bardzo dobry. Także i w tym czasie możecie się rozwijać. Pamiętajcie też, drogie trójeczki, że tylko kiedy człowiek cierpi, tak naprawdę się rozwija. Bo jeśli jest szczęśliwy, to tak naprawdę to szczęście nie powoduje, że jesteśmy kreatywni. Także jeżeli piszesz wiersze, piszesz książkę, piszesz muzykę, zajmujesz się czymś, to też czymś kreatywnym, to jak najbardziej rok dziewiąty będzie Ci sprzyjał. Chłodnym okiem, droga trójeczko, przyjrzyj się po prostu swojej karierze i swoim związkom oraz relacjom. Także no tyle po prostu tak ogólnie o dziewiątce. I będziemy pytać teraz, z jaką energią, droga trójeczko, wchodzisz w rok dziewiąty, czyli w Twój rok osobisty dziewiąty, czyli w nowy rok numerologiczny 2021-2022.
Kochani, przypominam, że cały czas trwa konkurs. Osoby, które udostępnią te transmisje, to nie musi być dzisiejsza transmisja, może być kolejna transmisja. Wszystkie transmisje do niedzieli udostępnione biorą udział w konkursie i możesz wygrać tutaj. Możesz wygrać jak najbardziej. Dobra, wszystko w opisie, Emilia mówi. Możesz wygrać indywidualną sesję ze mną na rok 2021-2022. Także kochani, ciężko, drogie trójeczki, ale no myślę, że dać radę. Dobrze, kochane trójeczki, pytamy, z jaką energią wchodzisz w nowy rok numerologiczny. Piękna energia spełnienia, tak naprawdę to całe cierpienie i te całe trudności mogą doprowadzić Cię do Twojego spełnienia, bo pojawia się energia cesarzowej. Także dla niektórych osób tutaj wielkie spełnienie w uczuciach. Także niektóre osoby, trójeczki, spotkacie miłość życia. Panie, możecie się taką kobietą, tak naprawdę kobietą życia okazać dla mężczyzny, a mężczyźni możecie przekonać się tak naprawdę, kim jest dla Ciebie kobieta Twojego życia. Ponadto też tak naprawdę ta droga cierpienia i ta droga trudności tej dziewiątki może zakończyć się naprawdę wielkim spełnieniem. Dla niektórych z Was będziecie powiększać rodzinę, kochani. Także pojawia się tutaj kobieta w ciąży, także nowa dusza dla niektórych z Was. Też wiele trójeczek uświadomi sobie w tym roku, że warto zmienić swój image, czyli swój wygląd, zainwestować w swoją urodę i zainwestować po prostu w siebie, w swoje ciało, w swoje zdrowie. Ponadto też kobieca energia bardzo istotna w Waszym życiu, także kobiety, spełnione kobiety będą tutaj istotne w Waszym życiu. Ważna jest też tutaj relacja z Waszą mamą w tym roku, także energia tutaj wspierająca matki przy Was. Ponadto zastanów się też, droga trójeczko, nad naszą Matką Ziemią, Gają, co możesz dla niej zrobić, co tutaj możesz zrobić dla ekologii. Także zmądrzejecie, drogie trójeczki, troszeczkę i rozszerzycie horyzonty troszeczkę i może zaczniecie. Jeśli do tej pory nie robiłeś nic ekologicznego, to ten rok z pewnością będzie temu sprzyjał. I zobaczymy, kochani, jak będzie u Was w zdrowiu, w domu, w pracy, w pieniądzach, w uczuciach, rada i ostrzeżenia. Także energia, w którą wchodzicie, nie najgorsza, także zobaczymy, co dalej, drogie trójki. Kochani, jesteśmy przy trójeczkach dzisiaj, tak? Droga trójko, jak u Ciebie w zdrowiu, w domu, w pracy, pieniądzach, uczuciach, rada i ostrzeżenie. No i kochani, jeśli chodzi o zdrowie, no to przede wszystkim uwaga na stany zapalne, uwaga na infekcje, ale też zainteresuj się Twoim układem krwionośnym, czyli krew, serce, żyły. Tutaj jak najbardziej o to zadbać, bo coś może się pojawić. Jeśli chodzi o dom, ciężko, kochani. Także będziecie się czuli źle w domu, staro, samotnie. Nawet jeśli jesteś z rodziną, czy jesteś z przyjaciółmi, czy jesteś ze współlokatorami, to naprawdę i tak będziesz się czuł sam. Będziesz tutaj, będziesz się po prostu czuł niezrozumiany, samotny wśród ludzi tutaj, tak? Także mamy kartę pustelnika.
Niektóre trójki mogą chcieć po prostu sami, na własne życzenie się tutaj odizolować, także odizolować, pobyć samemu w domu, także samotność. Niektórzy będą musieli tutaj po prostu się wyprowadzić albo zamieszkać samemu. Także natomiast ta cała izolacja będzie mądra. Tak to tutaj widzę, bo pustelnik zawsze jest mądry. Pustelnika nikt nie wrzuca do pustelni, bo on jest samotny i nikt go nie chce i cierpiący, tylko on do pustelni idzie sam po to, aby zgłębiać wiedzę. Też jeżeli są trójeczki, które mieszkają z seniorami, czyli z waszymi rodzicami, czy z babcią, czy nie wiem, z przyjaciółmi, starszymi, którzy potrzebują na przykład pomocy, to temat seniorów będzie mocno istotny w tym roku. Ponadto też niektóre trójeczki po prostu mogą zdecydować w tym roku, że takiego tutaj seniora zdecydujecie się wziąć do domu i zaopiekować nim. Natomiast będzie to bardzo mądre posunięcie. Wiem, że trudny czas, kochani, ale da się to przeżyć, Daria pisze, nie? Także tutaj da się to przeżyć. Także czwórki przeżyły, także i wy przeżyjecie. Natomiast tak, jeżeli chodzi teraz o sprawy zawodowe, dobre wiadomości odnośnie spraw zawodowych. Także natomiast też możecie się przekonać, że do zawodu, którego wykonujecie, bądź biznesu, w którym się znajdujecie, to jesteście jeszcze za mało doświadczeni. Także tutaj pozytywne wiadomości, ale uwaga, bo może was ktoś wykorzystać w pracy czy w waszym biznesie. Wychodzi mi naiwność, wychodzi mi po prostu świadomość młodego dziecka, niedoświadczonego, zahukanego, mogłabym nawet powiedzieć. Także nie za bardzo będziecie myśleć w pracy o pracy tutaj, czy o waszym biznesie. Niedojrzałość, jeżeli chodzi o biznes. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, bo tak jak wcześniej wspomniałam, tutaj jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, to można nie mieć pracy, a mieć pieniądze, a można mieć pracę i nie mieć pieniędzy. Ciężko u was zawodowo, jeśli chodzi o pracę, o biznes, natomiast jeśli chodzi o pieniądze, dacie radę. Także jak najbardziej. Także, drogie trójki, waszym przeznaczeniem to sukcesy zawodowe i pieniądze, więc jak możecie sobie tutaj nie poradzić w tym? Jeśli chodzi o pieniądze, o pomoc osób właśnie w karierze, w pieniądzach, możecie śmiało liczyć na osobę spod znaku barana. Ponadto też chcę wam powiedzieć, że bądźcie twardzi, jeśli chodzi o kasę, i umacniajcie swoją pozycję finansowo-zawodową, nawet jeśli w innych sferach po prostu dostajecie w pierdol. Także przepraszam za wyrażenie, ale naprawdę to, co tu widzę, to no nie da się inaczej to opisać. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to jeżeli jesteś uzależniony od tutaj szefa, jeżeli potrzebujesz pieniędzy, idź do szefa, po prostu idź do osób, od których jesteś uzależniony, uzależniona finansowo. Jeżeli prowadzisz biznes, to skup się na klientach, czyli na tych osobach, które przynoszą ci pieniądze. Także idź tam do tych osób, które mają wpływ na twoją sytuację finansowo-zawodową, a nie narzekaj i nie rozdrabniaj się wśród osób, których to wali po prostu, co ty robisz. Także macie też szansę zawodowo wypłynąć w górę. Zawodowo bardziej finansowo niż zawodowo, więc spełnienie finansowe tak, zawodowo średnio.
Jeżeli chodzi o uczucia z kolei, trudny czas, kochani, bardzo, cały rok, walka, wojny i bitwy, tak bym to tutaj powiedziała. Także szczególnie uważać na osobę spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika, bo tutaj kłótnie wykańczające po prostu Was i toksyczne tutaj kłótnie, drogie trójeczki. Poza tym, droga trójko, w tym roku musisz zrozumieć, co powinieneś odpuścić, a o co walczyć. Także na chłodno po prostu przemyśleć, o co warto walczyć, a co trzeba odpuścić. Kieruj się logiką i kieruj się rozsądkiem. Także jeżeli jesteście w związkach, mnóstwo nieporozumień, walk szarpiących nerwy i Waszą psychikę. Karta rada przede wszystkim to nie zapominaj o sferze swojej seksualnej, przede wszystkim droga trójeczko, przetwarzaj też swoją energię seksualną na biznes, na pieniądze. Także tutaj Wali za chwilę Cię zablokuje, jak będziesz mnie tak rozpraszał. Jeszcze raz. Także tutaj przede wszystkim przetwarzajcie swoją energię seksualną, bo Wy będziecie mieć energię, drogie trójeczki, jak najbardziej, ale los, to co będzie Wam tutaj podkładał, będą trudności przede wszystkim i będzie Wam po prostu, co podniesiecie głowę, to może Wam tą głowę obciąć. Natomiast Wy energię będziecie mieć jak najbardziej do rozpoczynania tutaj nowych projektów, nowych związków, nowych po prostu biznesów Waszych. Także energia będzie jak najbardziej. Także albo przetwarzajcie swoją energię seksualną na pracę, na biznes, ale też nie zapominajcie, że sfera tutaj seksualna doda Wam ogrom radości i szczęścia w tym roku. Także pięknie, kolor pomarańczowy na ten rok dla Was jak najbardziej, który otwiera tutaj czakrę sakralną, czakrę seksu, jak najbardziej będzie sprzyjał Wam. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie macie, kochani, przede wszystkim zodiakalnym strzelcem. Jeśli jesteś strzelcem, to sam dla siebie możesz być największym zagrożeniem, ale też uważaj na fałszywych przyjaciół. Uważaj na takich słodko pierdzących ludzi, za przeproszeniem, którzy chcą się z Tobą dogadywać, którzy chcą po prostu coś załagadzać. Nie ufaj. Uważaj na fałszywych przyjaciół. Także tutaj też czystki proszę zrobić w gronie swoich przyjaciół realnych i przyjaciół na przykład na Facebooku. Kochani, dobrze, zobaczymy, co anioły na to wszystko. No ciężki czas, ciężki rok, ale przebrniecie, kochani. Weźcie sobie rady i ostrzeżenia do serca. Rada od aniołów. To jest taki rok dla Was, dziewiątka. W dziewiątce warto się oczyścić. W dziewiątce anioły mówią Tobie, oczyszczaj się i odtruwaj. To jest bardzo ważne. Jeżeli jesteś w jakimś nałogu, jeżeli nie prowadziłeś, że tak powiem, swojego ciała właściwie, warto się odtruwać po to, abyś w nowym roku numerologicznym nie wchodził z brudami energetycznymi tutaj w roku numer 1. Pamiętaj też, także w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby trójki nie oczyszczały się w roku 9, bo tutaj po prostu pewne zakończenia, pewne zakończenia w Twoim życiu oraz oczyszczanie się i zamknięcia muszą nastąpić. Po prostu, mówiąc krótko, coś musi po prostu, wieża musi się zawalić i musi coś, za przeproszeniem, pierdolnąć, żeby zbudować nową drogę swojego życia. Także swoiste oczyszczenie, drogie trójki, jeżeli Ty nie zdecydujesz się na to oczyszczenie, to los w sposób drastyczny oczyści Twoje życie. A co w uczuciach? Poradzą Tobie tutaj anioły jeszcze.
Jeżeli myślisz o wolności przede wszystkim, a jeżeli myślisz o uwolnieniu się ze związku, gdzie nie ma już miłości, to jest fantastyczny czas na po prostu nową miłość, na uwolnienie się z toksycznych relacji. Także nowe osoby w Twoim życiu, w uczuciach, nieprzypadkowe zresztą, obudzą w Tobie romantyczne uczucia. Także jeżeli myślisz stare a nowe, droga trójko, to idź w nowe. Dla niektórych trójek będzie to odnowa miłości w Waszych związkach. Ale jak macie wybrać starą miłość, a nową, idźcie w nową miłość. Bo ileż można się kłócić. Zapytam jeszcze tutaj kart, jakie straty, w jakiej sferze życia możecie się spodziewać, drogie trójeczki, bo coś na pewno walnie. Judaszów, mówi Marcin. Dokładnie, Judaszów się trzeba pozbyć. Chociaż wiecie, że Judasz tak naprawdę był ofiarą i się wystawił. Także, ale rozumiem tutaj metaforę. Jezu, dobra, sypią się karty. To znaczy, że wiecie, kochani, no może się rok posypać, no. Emilia, dzięki za serduszka, kochana. Dobrze, jakie straty tutaj możecie się spodziewać w tym roku numerologicznym, drogie trójeczki? Uwaga na finanse, uwaga przede wszystkim na inwestycje. Także generalnie dobry rok na finanse, ale As Denarów mówi, że o inwestycji, o której nowej myślisz, finansowej, ona nie wyjdzie. Także nie rozpoczynać nowych inwestycji finansowych. Uwaga na kasę, bo z jednej strony macie fajną pozycję finansową, ale ta sytuacja może się zmienić. Także uwaga na bankructwo finansowe. I kochani, przewodnik duchowy dla Was tutaj w tym nowym roku numerologicznym, fajny przewodnik tutaj duchowy, to jest Maiteria, to znaczy gruby Budda inaczej. Także symbol grubego Buddy, który przynosi kasę, który przynosi obfitość, a poproście Waszych najbliższych, czy też osobę, której ufasz, na przykład mnie, o to, aby ktoś sprawił Tobie tutaj właśnie symbol grubego Buddy uśmiechniętego, który przynosi radość, szczęście i obfitość. Pamiętaj, że ten symbol właśnie grubego Buddy doda Ci radości. Jest potęgą tej radości i będzie zabezpieczał przede wszystkim Twoje pieniądze. Jeżeli prowadzisz biznes, to gruby Budda musi być w Twoim biurze. Jeżeli po prostu grasz na giełdzie, postaw grubego Buddę koło monitora, gdzie grasz na giełdzie, ale też pamiętaj, gruby Budda będzie Ci zawsze towarzyszył podczas tego nowego roku numerologicznego, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymam kciuki. Myślę, że wasze osobowości tutaj trójkowe, takie radosne, optymistyczne, dadzą sobie z pewnością radę z tym trudnym dla Was tutaj rokiem numerologicznym. Trzeba to przeżyć, aby rozpocząć nowy cykl. Także kochani, wszystkiego dobrego dla Was. Uważajcie na siebie. Wiecie, gdzie mnie szukać. Lucynka prosi o grubego Buddę. Dobrze, kochana, coś tu wymyślimy, coś tu namaścimy i zaprogramujemy grubego Buddę dla Was, kochani. Gruby Budda, Maiteria, tak naprawdę się nazywa, ale, kochani, gruby Budda jest łatwiej zapamiętać. Dobrze, kochani, idziemy do piątek. Trójeczki, trzymajcie się cieplutko, oczyszczajcie się i kończcie to, co nie służy w Waszym życiu.
Marleka, też poproszę grubego, super. Coś na pewno, kochani, wymyślę w takim razie dla Was na pocieszenie tej trudnej drogi dla Was. Czy są piąteczki? Piątki. Piąteczki, piąteczki. Pamiętajcie, kochani, że piątka to oczywiście najczęściej jest to osoba, jest obcokrajowiec z poprzedniego wcielenia, kocha podróże, ma też wewnętrzną samotność w sobie. Świetni sprzedawcy i często piątka jest najbardziej inteligentną tutaj wibracją numerologiczną ze wszystkich, także często wydaje się, że piątka ma niezwykłą intuicję. Nic bardziej mylnego, piątka po prostu wykorzystuje, dzięki za serduszka i kciuki oczywiście, piątka często wykorzystuje po prostu logiczne swoje myślenie, co jest często mylone z intuicją, z przewidywaniem. Piąteczki kochane, oczywiście pamiętajcie, że kochani, udostępniamy, trwa konkurs cały czas, osoby, które udostępnią ten live do niedzieli. Ewelinka, proszę grubaska, no kochani, grubasek jest cudowny, no, zazwyczaj ten śmiejący się. Basia ma piątkę syna, no mój syn też piątka. Kochani, także fajnie, fajnie, piszcie piąteczki, skąd jesteście, super, fajnie. Trzymam za Was kciuki, żeby było lepiej. Sądzę, że będzie lepiej niż dla poprzedników tutaj. Piątki, kochane, podróżnicy przede wszystkim. Waszym tutaj, Waszej wibracji drgającej pięć przede wszystkim są podróże. Dla wielu z Was jest zagranica, także najszczęśliwsi będziecie właśnie za granicą. Piątki to bardzo inteligentne osoby, które mają też zdolności do języków obcych. Natomiast piątka najczęściej sama sobie umniejsza, bo zobacz, droga piątko, ile rzeczy byś w swoim życiu osiągnęła tutaj, gdybyś sobie nie umniejszała. Co Wy z tym głosem, że zmieniony? Nie jest zmieniony po weekendzie. Cały weekend pracowałam. Także może po prostu za dużo gadam już po moim urlopie, bo wykańczacie mnie po prostu telefonami. Kochani, dobrze. Podróżnicy, kochani, drogie piątki, wchodzicie w rok osobisty 2. 2 z 11 przede wszystkim, tak? Pamiętajcie też, że inna wibracja jest piątki z 50, z 32 i z 41. To są zupełnie inne osobowości. Ponadto też, jeżeli wchodzicie w numerologiczną dwójeczkę. Dla piątek, które nie lubią prosić o pomoc, które nie lubią współpracować z innymi, będzie to bardzo trudny rok. Po roku jedynki, dosyć szybkim roku dla Was, drogie piąteczki, ten rok będzie wolny, będzie nudny, będzie po prostu wymuszał na Was współpracę z innymi osobami. Otwórz się, droga piąteczko, na współpracę z innymi, bo jeżeli Ty tego nie zrobisz, to los będzie Ci specjalnie wymuszał sytuację, gdzie będziesz musiał prosić o pomoc sąsiadów, partnera, przyjaciół, czy też inne osoby. Bardzo dobry rok na wchodzenie w spółki, także współpracę z innymi osobami. Też piąteczki będą musiały odnaleźć równowagę pomiędzy dawaniem a braniem. Dwójka, mówi się, że to jest tutaj, dwójka jest rokiem tutaj miłości, tak? Że dwójka w ogóle symbolizuje miłość, bycie we dwoje. Owszem, natomiast w numerologii i w tarocie dwójka wcale nie jest taką cudowną tutaj liczbą. Drugi rok numerologiczny mówi o tym, że trzeba złapać równowagę pomiędzy dawaniem a braniem. Trzeba będzie też złapać równowagę i wybierać między jednym a drugim rozwiązaniem, bądź jedną, bądź drugą osobą. W życiu zawodowym, drogie piąteczki, z pewnością jest to czas spowolnienia i jest to też czas wyborów, tak? Możecie mieć tutaj
jakby takie wrażenie, że nic się nie dzieje, że nic się nie posuwa do przodu w waszym życiu, że robicie dwa kroki do przodu, trzy do tyłu. I no po prostu będziecie niezdecydowani. Będziecie po prostu w rozkroku, mogłabym powiedzieć. Także sukcesy niestety nie będą spektakularne w tym roku. Natomiast jeżeli będziesz systematycznie pracować, będziesz miał przemyślane plany, będziesz działał, to i odpowiednia motywacja może tutaj zdziałać cuda. Z pewnością nie warto się poddawać. Jest to świetny czas na pracę w zespole, więc jeżeli jesteś tym liderem, czy też po prostu pracujesz w zespole, to będzie to świetny czas. Ponadto też pamiętaj też, że ten rok nauczy Ciebie, że nie wolno dźwigać samemu całej odpowiedzialności, czy to w związku, czy to w sprawach zawodowych. Także tutaj trzeba będzie delegować, trzeba będzie też podzielić się swoimi obowiązkami. I pamiętaj, bo to jest fantastyczny czas, druga piątko, na przyjaźń. Będziesz poznawać nowych, wspaniałych ludzi wokół siebie, ale też będziesz mogła liczyć na tutaj przyjaciół. Też okaże się tak naprawdę, kto jest Twoim tutaj przyjacielem. W życiu uczuciowym, droga piąteczko, jest to czas, dzięki za serduszka, jest to czas szukania kompromisów i równowagi. Także natomiast w związkach stałych, w których czas zauroczenia już minął, to możecie tutaj podejmować decyzje o separacji, o rozwodach, o tym jak ustaleniu tak naprawdę ról w waszych związkach i w waszych rodzinach. Będziesz zastanawiać się, droga piąteczko, co ty dostajesz, a co ty dajesz od siebie. Czy jest tutaj równowaga między dawaniem a braniem. Może się pojawić, piąteczki, kryzys w związkach tutaj i warto ten czas, ten rok wykorzystać na przemyślane decyzje i słuszne decyzje. Także zastanowić się w związkach też, co was tak naprawdę łączy. Natomiast wspierający przyjaciele z pewnością wokół was. Otrzymacie od sąsiadów, od otoczenia, od przyjaciół bardzo dużo wyrozumiałości, cierpliwości, ciepła tak naprawdę o innych tutaj ludzi. W kwestiach zdrowotnych uwaga na układ płciowy i moczowy, także bo też będziecie bardziej delikatni i uwaga na przeziębienia i stany zapalne. Także też sprawdzajcie pogodę i dostosowujcie się do, ubierajcie się tutaj odpowiednio do pogody. Natomiast single, którzy poszukują dopiero drugiej połówki, piąteczki, macie szansę wejść w taki bardzo, bardzo fajny związek. Także w coś wartościowego dla was. Natomiast piąteczki, które mają sprawy sądowe, czy chcecie się rozwieść, czy nie wiem, alimenty, czy jakaś sprawa sądowa, która gdzieś tam była odkładana, która nie wychodziła, może się bałeś po prostu podjąć tej sprawy. Nie wiem, o co chodzi z tym głosem. Ja mam głos chyba normalny, kochani. Prowadzę non-stop live i rozmowy z wami. Może jest zmieniony. Nie wiem, o co chodzi z głosem niektórym. Jeśli ktoś by mógł napisać, czy ja faktycznie mam dzisiaj zmieniony głos, to będę wdzięczna. Także, kochani, jeżeli piąteczki macie jakieś sprawy trudne, sądowe, absolutnie sądy po waszej stronie. Także wygrasz wszystko. Absolutnie dlatego, że to jest jedenastka, jest to sprawiedliwość i sprawiedliwość z pewnością będzie po twojej stronie, droga piąteczko. Także wszystkie wygrane spraw sądowych i urzędowych tutaj dla was. Asia pisze, że bardzo zmieniony. Ja nie wiem dlaczego, kochani, co tu się dzieje z tym głosem. Głos jest okej.
Justynka pisze, że zawsze jest kochany głos, oczywiście. Wszystko gra, no i pięknie. Kochani, no dużo gadam, więc po prostu może być tak faktycznie, że głos może być zmieniony. Troszkę. Głos okej, okay. No i super, cudownie. Także 10 osób przeciwko 2 czy 1, no to już mamy sytuację rozwiązaną. Kochani, dobrze. No i teraz zapytamy kart, kochani, z jaką energią, drogie piątki, wchodzicie tutaj... wchodzicie tutaj w nowy rok numerologiczny. No troll jest trollem, no troll po prostu próbuje niszczyć, nie? No ale się nie damy. Nie mogę, już mnie rozśmieszacie, dobra. Dobrze, więc z jaką energią wchodzisz, droga piąteczko, w nowy rok numerologiczny? Zaczynasz od zera, masz kartę głupca przede wszystkim, tak? Karta głupca mówi o tym, że jeżeli chcesz zacząć coś od zera, to zaczynaj. Ale problem, pamiętajcie, będzie z decyzyjnością. Bardzo ważne tematy dzieci będą w tym nowym roku numerologicznym, zwłaszcza jeśli jest syn, to jak najbardziej tutaj sprawy waszego syna dosyć istotne. Pamiętajcie też, że to jest fantastyczny rok, drogie piąteczki, dla was, na przykład na sprawienie sobie pupila mniejszego. Cześć Gosiu, pozdrawiam cię serdecznie. Witaj królowo. Pięknie. Także tutaj po prostu syn, dzieci, wasi pupile, bracia mniejsi, czworonogi i nie tylko, jak najbardziej będą sprzyjać. Przyjaciółmi będą wasze dzieci, a wy będziecie przyjacielem dzieci. Także fajnie. Także fajnie też energia rozpoczynania i pójścia nową drogą jak najbardziej dla was. No i zobaczymy, co w poszczególnych sferach życia tutaj. Ojejku, sprawa sądowa. Martusiu, Maria, przepraszam. Trzymam kciuki za sprawę sądową. Uwierz, że z pewnością się uda, jeśli jesteś w dwójce. Kochani, oczywiście wszystkie live'y zapisuję. Gosiu, proszę cię. Tak, wywróżyłam Gosi spotkanie, ale nie uprzedziłam, że będzie taki brzydki facet. Gosiu, nie pamiętam, czy to wyszło, że on będzie odbiegał od standardów twoich po prostu. Nie mogę. Dobra, kochani. Koniec. Nie chichram się już. Piątki, piątki, kochane. Jak u was w zdrowiu, w domu, w pracy? W domu, w pracy, w finansach, w uczuciach. Rada i ostrzeżenie. Nie jest źle, piąteczki. Więc tak, jeżeli chodzi o zdrowie, kobiety badają piersi przede wszystkim. Uwaga na tutaj, zwłaszcza jedną pierś. Także przebadać sobie piersi. Kobiety i mężczyźni, zwrócić uwagę na nogi. Zwłaszcza problem może być z jedną nogą. Także nogi i piersi do zbadania w tym roku. Jeżeli chodzi o dom, to tutaj będą poważne rozmowy w domu. Gosiu, proszę cię. Umówmy się na sesję, kochana, nocną. Porozmawiamy o tych facetach. Dobrze. Teodozja, jak najbardziej możesz się umówić ze mną na rozmowę indywidualną, kochani. Wracając do piątek, także poważne rozmowy w domu, poważne, decydujące rozmowy w domu na bazie argumentów, intelektu, odcinające również rozmowy w domu. Uwaga na odwiedzającego was mężczyznę, wysokiego, szczupłego w domu, drogie piątki. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe,
niektórzy z Was mogą przenieść się do jakiejś pracy, do wielkiego miasta. Dzięki za serduszka, kochani, bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję, miło to wygląda z tej strony. Także niektórzy z Was mogą dostać pracę w dużym mieście bądź w centrum miasta. Jeżeli prowadzisz biznes i szukasz lokalu, idź do centrum miasta bądź szukaj w dużym mieście. Także tutaj po prostu duże miasta koło Was, duże zakłady i dużo się będzie działo. Także zawodowo, ciekawie, uwaga na romanse w pracy. Także sprawy zawodowe tutaj, bardziej będziecie się skupiać na romansach niż na samej pracy w sobie. Samej w sobie. Jeżeli chodzi o pieniądze, ciężko. Kochani, bardzo ciężko. Mamy najgorszą kartę w tarocie, gorszą od śmierci niestety, i jest to 10 mieczy. Także spodziewajcie się problemów finansowych i po prostu trudności finansowych. Coś, co może też Was tutaj zaskakiwać. Natomiast jeżeli są piąteczki, które rozpoczynają studia, podwyższają kwalifikacje, chcą zdobyć jakieś kursy, warto wydać na to pieniądze. Warto. Maria pisze, Boże, wszystko się sprawdza, kochana. No zobaczymy za jakiś czas. Zresztą wiem, że się sprawdza, kochani. Jeżeli po prostu chcesz inwestować w naukę, w studia, to jest bardzo dobry czas. Nawet jeżeli nie stać cię na to, nawet jeżeli coś, w co chcesz zainwestować, nauka kosztuje więcej niż cię stać, i tak pomimo tego warto w to zainwestować. Jeżeli chodzi o uczucia, drogie piąteczki, Gosia pisze, u Ani zawsze się sprawdza. No tak, nawet jeśli nie chodzi o, jeżeli się nie sprawdza, że tak powiem, masowo, globalnie, to kochani, indywidualnie jest miazga, to wiecie o tym. Jeżeli chodzi o uczucia, pójdziesz nową drogą. Możesz pójść nową drogą w swoim obecnym związku, a możesz pójść całkiem nową drogą w uczuciach. Dla niektórych piątek pojawia się dużo młodsza osoba od Was. Także młodszy mężczyzna, czy młodsza kobieta. Też upatrywać wiele piątek będzie uczuć u swojego syna, u swojego dziecka, zwłaszcza syna. Niektórzy przerzucą swoje uczucia właśnie na zwierzątka. Także ulokowanie uczuć u zwierzątek. Natomiast będziecie zaczynać w uczuciach coś od zera, coś na nowo. Pójdziecie nową, jasną drogą. Niekoniecznie te Wasze decyzje mogą się podobać innym ludziom. Natomiast macie, drogie piąteczki, absolutnie tutaj nie patrzeć na to, co kto mówi, tylko nawet jeżeli otoczenie mówi Wam, że podejmujecie głupie decyzje, to warto te głupie decyzje podjąć. Rada. Każdą rocznicę wykorzystuj, każdą rocznicę, każde święto, urodziny wykorzystuj do tego, aby świętować i spotykać się z innymi ludźmi. A też przyjmuj zaproszenia na imprezy, przyjmuj, nie odmawiaj absolutnie zaproszeń od tutaj przyjaciół. Pamiętaj też, bo wiecie, w życiu jest różnie, ktoś cię zaprasza, ty nie masz czasu, a potem już się nigdy nie zobaczymy. Także tutaj dbaj o to, aby święta, urodziny były piękne. Zapraszaj znajomych, przyjaciół i świętuj. Także każdą okazję w swoim życiu wykorzystaj do świętowania i radości. Natomiast ostrzeżenie macie, kochani, przed manipulatorami, zwłaszcza przed energią męską. Czyli uwaga na mężczyzn, uwaga na mężczyzn obcokrajowców, uwaga na mężczyzn, którzy pracują głosem, uwaga, kochani, na ezoteryków mężczyzn, uwaga na polityków, uwaga na prawników, na wszystkie, na coachów, na osoby, które
pracują głosem, które mogą Was tutaj zmanipulować. Także uwaga po prostu też na niektórzy z Was, na kontakty mafijne. Także, żebyście się w coś gdzieś tam nie wkręcali i nie dzwonili potem na VIP-a. No, kochani. Także tutaj Warszawka zawsze ma takie gdzieś jakieś dziwne pomysły i budzą mnie o 3 w nocy. Także, kochani, no to już tak poleciałam prywatą, ale uwaga na oszustów, na kłamców i manipulatorów słownych. No i kochani, zapytamy, co anioły na to wszystko? Tutaj, jeżeli chodzi o piąteczki, Michelle, to jak najbardziej wszystkie sprawy urzędowe pójdą gładko. Jestem przekonana o tym. Dobrze, zobaczymy, co anioły Wam radzą w tym tutaj roku numerologicznym. Jeżeli masz jakiś problem w życiu, droga piątko, w związku, w sprawach zawodowych czy w sądowych, pamiętaj, że przyczyną tej sytuacji są emocje łączące Cię z kimś z rodziny. Więc dla niektórych tutaj, jeżeli coś Ci nie wychodzi, coś nie idzie, czegoś nie możesz wybaczyć albo obwiniasz siebie, dla wielu piątek tutaj bardzo istotna by była terapia rodzinna. Polecam Wam, kochani, systemowe ustawienia rodzinne. Tam idziesz na jedno spotkanie bądź dwa i masz ustawioną tutaj podświadomość, także nie trzeba chodzić rok na terapię. Także zainteresujcie się taką metodą terapii. Także natomiast inne piąteczki powinny przede wszystkim scalać rodzinę i dbać o tą rodzinę. Także jeżeli macie tą rodzinę, tworzycie rodzinę, to dbajcie o to, aby każdy w tej rodzinie miał swoje miejsce i czuł się dobrze. Kochani, a co w uczuciach? Tutaj anioły powiedzą. Co w uczuciach jeszcze Wam aniołki powiedzą? Bądź czujna, droga piątko. Także jeżeli piątki już miały gdzieś tam wystawione czerwone flagi, znaki Cię już ostrzegały, to nie lekceważ tych znaków. Nie myśl, a może mi się wydawało, a może jeszcze dam drugą szansę, a może tutaj mi się po prostu, ja się pomyliłam, czy pomyliłem. Nie. W uczuciach pozostań czujny, bo tutaj nie ma czegoś takiego, że coś Ci się wydaje. Jeżeli pozapalały Ci się czerwone lampki, trzeba spieprzać, albo trzeba po prostu się od tego odcinać i iść nową drogą w uczuciach, jak mówiły karty. Asia pyta, czy widać moje komentarze. Chyba tak, kochana, bo parę razy Cię widziałam. Natomiast piąteczki, przewodnik duchowy, który będzie Was prowadził podczas tego nowego roku numerologicznego, to jest egipski Horus. Zapiszcie sobie, kochani, Horus. Na pewno wiele osób zna tego egipskiego boga Horusa, który mówi o tym, abyś, droga piątko, nie wątpiła w siebie, abyś przede wszystkim pamiętała o tym, droga piątko, że postrzegasz tą sytuację prawidłowo. Także tutaj to nie jest tak, że Ci się wydaje. Nie racjonalizuj, jeśli podpowiada Ci coś Twoja intuicja, bądź też logiczne myślenie, to Ty się nie mylisz i nie daj sobą manipulować. Postrzegasz sytuację Twojego życia, czy sytuację, w której się znalazłaś, prawidłowo. Także Horus dla Was na ten rok Waszym przewodnikiem duchowym. Drogie piąteczki, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam dobrego roku, przede wszystkim nowego numerologicznego. Dbajcie o siebie, o swoich przyjaciół. Przede wszystkim bądźcie też przyjaciółmi dla innych. Zapraszam Was oczywiście wszystkie wibracje numerologiczne do tutaj
do kontaktu osobistego, do zamawiania czytań na nowy rok numerologiczny indywidualny dla Ciebie. Może być to rozmowa, może być to też nagranie do wielokrotnego odsłuchu od września do września, kochani. Przypominam, że osoby, które udostępnią ten live i każdy live numerologiczny do niedzieli biorą udział w konkursie do wygrania właśnie taka sesja indywidualna dla Was. Ponadto, kochani, jutro zapraszam Was, wszystkie znaki zodiaku, na pełnię księżyca w zodiakalnych rybkach, kochani. Ja już od wczoraj tańczę dla księżyca. Ale też środa, czwartek, piątek zapraszam pozostałe wibracje numerologiczne. Będziemy zaglądać, co dla Was w nowym roku numerologicznym. Dla nas wszystkich sześć, a nowy numerologiczny rok i osobisty poszczególny dla Ciebie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Szanujcie się. Pozdrawiam Was ciepło. Przytulam do magicznego serca i być może do kolejnego razu. Wróżka Anna.